Wyobraź sobie, że pewnego poranka nie mogłaś zapalić samochodu. Przechodzący przed blokiem facet, którego kojarzysz z widzenia z twojego osiedla, pomógł ci i w końcu udało wam się zapalić auto na popych. Podziękowałaś i dodałaś, że jeśli kiedyś będziesz mogła mu pomóc, to niech przyjdzie. Rzeczywiście, po miesiącu przyszedł i poprosił o pożyczenie samochodu na pół godziny, bo jego jest w naprawie. Chwilę się wahałaś, ale zwyciężyło poczucie, że powinnaś się odwdzięczyć, no i oddałaś kluczyki. Znany jedynie z widzenia facet w trakcie półgodzinnej jazdy rozbił twój samochód. Co tutaj zaszło? Niewielka przysługa skłoniła cię do znacznie poważniejszego rewanżu, co niestety skończyło się tragicznie. Już od dziecka wszyscy odczuwamy przykrość w przypadku nieodwzajemnionych zobowiązań. Osoby, które nie odwzajemniają przysług, są społecznie potępiane. Dlatego często jesteśmy gotowi zrewanżować się nawet większym uczynkiem, byle tylko nie mieć długu wdzięczności. Zwycięża nieprzyjemne odczucie, którego szybko chcemy się pozbyć. Zostaliśmy zmanipulowani. Pierwsza reguła manipulacji to reguła wzajemności. Kolega w pracy pyta cię o twoją trasę do domu. Tłumaczysz, że masz dwie możliwości dojazdu dwoma różnymi drogami. Na co dzień jeździsz trasą numer 1, bo tak jest najbliżej. Druga trasa jest trochę dłuższa i jeździsz nią tylko wtedy, gdy chcesz wejść do jakiegoś sklepu. Generalnie różnica jest niewielka. Skoro tak, to pewnie nie jest problemem, żebyś przez 2 tygodnie jeździł trasą numer 2, podrzucając przy okazji kumpla, który mieszka w pobliżu tej trasy. Co zaszło tym razem? Kiedy zajmujemy pewne stanowisko w jakiejś sprawie, to czujemy wewnętrzny nacisk na zachowanie konsekwentne z tym, co powiedzieliśmy. Nikt nie lubi być nakrytym na mówieniu jednego, a robieniu czegoś innego. Nawet jeśli początkowa deklaracja jest szkodliwa dla nas samych, to dalej i tak brniemy w nią. Wolimy być konsekwentni, niż wycofywać wcześniej wypowiedziane słowa. Znów zostaliśmy zmanipulowani. Druga reguła manipulacji to reguła konsekwencji. W pracy albo szkole kolega ogłasza zbiórkę pieniędzy na jakiś szczytny cel. Zbieracie się po 20 zł. Inni chwalą kolegę za tak szlachetną akcję, 3 osoby już z portfela wyciągają po banknocie i zostają zapisani na liście. Oni już dali. Początkowo myślisz, czy się jakoś nie wykręcić z tego, gdzieś czujesz, że nie chcesz się zrzucać. Nie dajesz jednak jasnej deklaracji, że nie będziesz uczestniczyć w tej akcji. Po chwili kolega wraca do ciebie i czeka na twoje 20 zł, a ty ostatecznie ulegasz. W końcu to niewielka kwota i nie chcesz wyjść przed kolegami na skąpca i chama. O co tutaj chodzi? Jeżeli widzimy, jak inni ludzie zachowują się w danej sytuacji, to uważamy te zachowanie za poprawne społecznie. To, w co wierzą lub jak zachowują się inni, często jest podstawą do naśladowania. Takie właśnie triki używane są w reklamach, gdzie zapewniają nas, że na przykład 7 na 10 osób profilaktycznie w okresie jesiennym wybiera reklamowany właśnie suplement diety. Próbują nas zmanipulować przy użyciu trzeciego sposobu – reguły społecznego dowodu słuszności. To nic zaskakującego, że spełniamy prośby ludzi, których znamy i lubimy. Najczęściej lubimy ludzi podobnych do nas samych. Stąd też ci, którzy chcą nas zmanipulować, mogą przedstawiać siebie jako ludzi takich jak my. Te podobieństwo może dotyczyć nie tylko wyglądu, ale też stylu życia, cech osobowości, poglądów politycznych czy doświadczeń życiowych. Wyobraź sobie, że chcesz w salonie kupić nowy samochód. W trakcie jazdy próbnej, różnych rozmów i telefonów sprzedawca zauważył w bagażniku twojego auta zwinięty namiot i wspomina ci, jak bardzo lubi jeździć za miasto łowić ryby. Przy innej okazji widział na przykład, jak bierzesz tabletkę na rzucenie palenia, a on mówi, że skończył z papierosami tydzień temu, teraz strasznie go ciągnie i ciągle pyta o nazwę tych tabletek. Dziwnym trafem okazuje się, że ma też zbliżone do ciebie poglądy polityczne. Sprzedawca próbuje ci się przypodobać, dlatego przedstawia was jako podobnych do siebie i żeruje na 4. regule manipulacji, a jest to reguła lubienia. Oglądasz w telewizji reklamę szamponu do włosów, który zachwala sławna aktorka. Twierdzi, że sama go używa i jest wspaniały. W kolejnej reklamie jakiś facet podający się za lekarza twierdzi, że na przeziębienie przepisuje swoim pacjentom pewien cudowny lek. Oczywiście próbują nas zmanipulować. Wszyscy od początku życia uczeni jesteśmy, że różne autorytety wiedzą znacznie więcej niż my. Są mądrzejsi i pod ich kontrolą pozostają nagrody i kary. Dlatego stosowanie się do ich życzeń przynosi nam korzyści. W dorosłym życiu obowiązują te same zasady, tylko że kto inny jest autorytetem. Reagujemy więc na to, kto mówi, a nie co się mówi. 5. reguła manipulacji. Reguła autorytetu. Prowadzisz z kimś bardzo interesującą rozmowę. Jesteś całkowicie pochłonięty drugą osobą. Po chwili dzwoni twój telefon.
Oczywiście na chwilę przerywasz rozmowę i odbierasz. Mała jest szansa na to, że dzwoniący będzie miał coś ciekawszego do powiedzenia. A jednak osoba dzwoniąca ma pewną przewagę nad tą, z którą rozmawiasz. Tą przewagą jest niedostępność. Jeśli telefonu nie odbierzesz, to na dobre możesz utracić informację, którą chce przekazać dzwoniący. Zagrożenie utraty czegoś odgrywa ogromną rolę przy podejmowaniu decyzji. I w ten sposób często postępują sprzedawcy, mówiąc klientom, że posiadają ostatnie egzemplarze jakiegoś artykułu. Wkrótce może go zabraknąć, więc trzeba podjąć decyzję o kupnie już teraz. Czasami informacja o ograniczonej ilości jest prawdziwa, czasami kompletnie fałszywa. To dlatego oglądamy tłum klientów przed jeszcze zamkniętymi drzwiami sklepu. To dlatego sprzedawca samochodów mówi nam, że oprócz nas jest jeszcze 5 innych zainteresowanych. Szósta i ostatnia reguła manipulacji to reguła niedostępności.